Dzień dobry, wieczór, kochani. Kontynuujemy drugą część. Skończyłam na tym, że zaczęło się z nami studium. Tak, poprosiliśmy o studium, właściwie to ja prosiłam. Było ono prowadzone ze mną i z mężem. Była to osoba, ja chyba wspomniałam na poprzednim nagraniu z Ligoty, my należeliśmy do zboru Katowice Centrum. A później, kiedy się urodziło trzecie dziecko, Dawid miał chyba koło roku, to powstał zbór Brynów, Katowice Brynów. To był okres, kiedy nastąpił dosyć duży przyrost w organizacji i ze zboru Katowice Centrum i Katowice Ligota został utworzony zbór Brynów. Jeszcze cofnę się, słuchajcie, na chwilę do przeszłości, bo nie powiedziałam Wam o ważnej kwestii, bo teraz ładuje się to moje pierwsze nagranie na YouTube, ale przypomniałam sobie jeszcze jeden szantaż teściowej, nawet sobie zapisałam, żeby nie zapomnieć. Pewnego razu, jak to był już 9 miesiąc ciąży, kiedy weszłam w 9 miesiąc, ja mogłam, koniec 8 bodajże, 9, mogłam już chodzić, bo słuchajcie, no dziecko już było na tyle duże, że nawet jakby doszło do porodu, to byłoby w stanie przeżyć. I ona, wiecie, co mi powiedziała? Bożenka, Darek chodzi na zebrania, a tam są fajne dziewczyny, a jak jakąś pozna i ciebie zostawi. Wiecie co? Ktoś może by w to nie uwierzył. Nie wiem, czy może nawet moja szwagierka o tym wie, bo ona była mała wtedy. Ona jest ode mnie 15 lat młodsza. Ona była mała, więc... No co, Furia? Miał czym, będę musiała jej jedzonko za chwilkę dać, chociaż niedawno dostała. I nie wiem, czy nawet ona wie, jak będzie oglądać, to się dowie. Po prostu dla mnie w tym momencie, dla kobiety w ciąży, to był cios poniżej pasa. Tym bardziej, że ona już była, jak to oni mówią, ordynowanym sługą Bożym, tak? Bo była po chrzcie i z perspektywy czasu dla mnie, nawet kiedy już byłam świadkiem Jehowy, to jej zachowanie było bardzo kontrowersyjne, bo no ona chciała jakby może w ten sposób zmusić mnie, tak, do tego, żeby poznać tą tak zwaną prawdę, i posunęła się aż do takiego tekstu. Dla mnie to był cios poniżej pasa. Ja byłam wtedy, to były zebrania w domach, ja byłam wtedy na takim zebraniu w domu, ale słuchajcie, plus taki, że mój mąż odpuścił, przestał korzystać z tych zebrań. No i tak jak powiedziałam wcześniej, te relacje się zaczęły psuć z teściami z tego też powodu. Poza tym on później wrócił z powrotem na Śląsk, to chyba też mówię we wcześniejszym nagraniu. I jak tutaj już, wracając już do tego studium, ten kolega męża chciał, aby to studium prowadził ktoś z miejscowego zboru, na terenie którego mieszkaliśmy, bo takie są zasady, żeby poznawać ludzi z tego zboru. Ale że właśnie człowiek gdzieś tam darzył go sympatią, jego żonę, to na razie to tak wyglądało, że oni z nami studiowali i ja jeździłam na zebrania, mój mąż nie jeździł. Słuchajcie, co ciekawe, to Darek sobie zawsze, jak ja jechałam na Ligotę na zebranie, wynajdywał, dzieci były małe, bo przecież Basia miała 2 latka, Sylwia 5, wynajdywał robotę. Też się szykuje z dziećmi, słuchajcie, no to 2 małych dzieci. Zima, minusowe temperatury wtedy były. On gdzieś tam z Pawlacza powyciągał jakieś, ja mówię, a to co, z nami nie jedziesz? A bo on ma jakąś robotę, słuchajcie, migał się. No, ale później tak, to studium było z nami obojgiem prowadzone. Później zauważyliśmy jednak, że ten zbór ma zebrania dalej i wtedy poprosiliśmy go jednak o przekazanie nas tutaj do miejscowego zboru i z nami studium prowadził
Wtedy była jeszcze nazwa nadzorca zboru, obecnie się mówi koordynator zboru, prowadził to studium i w 91 się ono zaczęło. Zobaczcie, w 90 straciłam dziecko, to był ten trzeci czynnik, który zaważył i koniec lat 90 już szukam kontaktu, trauma się do tego przyczyniła i tak między nami mówiąc, trauma wpędza ludzi w tą sektę i trauma ich wybudza, tak jak w moim przypadku też było trauma, czyli sytuacja, która się zaczęła, generalnie śmierć męża i wydarzenia, które się po tej jego śmierci działy. No i straciłam wątek. I to studium było z nami prowadzone, tak, od 91 roku. W 91 na letnim zgromadzeniu, mój mąż nawet dokładnie pamiętał, na jakim etapie byłam czerwonej książki, kiedy brałam chrzest. Ja wtedy wyszłam z założenia, że szkoda czasu, bo Armagedon idzie, tak naprawdę. Też do tego, że zaczęłam się interesować prawdą, przyczynił się kuzyn męża, siostrzeniec teściowej, który został świadkiem, a który już jest też ponad 20 lat, chyba czy 20 lat poza organizacją. I on nam kiedyś zostawił Biblię, to brytyjskie wydanie bodajże, i ja zaczęłam tak sobie je przeglądać, czytać. I mówię, kurczę, to wszystko to, co teściowa, przepraszam, mówiła, to jest prawda, nie? Ale wiecie, to już była, jest u nich stosowana, tylko przeciętna jednostka w organizacji nie zdaje sobie sprawy, że to są już manipulacje Biblią, wersetami. I tak naprawdę, słuchajcie, letnie zgromadzenie Chorzów, ponad 700 osób do chrztu, wow, wielkie, moja mama nawet przyjechała, żeby, bo dziewczynki zostały w domu wtedy. Z tego zboru 5 osób brało chrzest, wtedy, kiedy ja brałam. Mój mąż oczywiście miał jeszcze problemy z paleniem, no i też no z alkoholem już były mniejsze, ale jednak palił. I on wziął chrzest w 92 roku na wiosnę, w 92 roku na wiosnę, na wiosennym zgromadzeniu. A w październiku już urodził nam się Dawid, trzecie dziecko. No i tak to mniej więcej wyglądało. Później no, on w organizacji zawsze starał się, zawsze mi powtarzał, jak dostał przywilej sługi pomocniczego, to on mi zawsze mówił, że wiesz co, mówi, ja nawet nie myślałem o tym, nie brałem tego pod uwagę, bo starałem się zawsze jak najlepiej wywiązywać z powierzonych obowiązków. No i tak to wyglądało i później, to znaczy tak jak przed urodzeniem Łukasza został starszym, bo w chwili śmierci Łukasz miał 16 lat, w chwili jego śmierci Łukasz miał 16 lat, w tym 19 jak wyszłam z sekty w zeszłym roku. A mąż, z chwilą śmierci był 17 lat starszym. Także słuchajcie, tak wygląda ogólnie historia tego, jak to nasze życie wyglądało, ale też jak zaczęłam tak sobie przypominać pewne sytuacje, też chcę jeszcze Wam o nich powiedzieć. Dziewczynki były małe, ja wtedy już należeliśmy tutaj do miejscowego zboru i pamiętam, jak szłam w auli AWF-u, były zebrania, aula była wynajmowana przez zbór i szłam, nie pamiętam, czy był, też był, jak był już Dawid na świecie, czy dziewczynki, tak, jak Dawid był na świecie, słuchajcie, z trójką dzieci przez AWF telepałam się wózkiem, to była zima, roztopy, nie, były, najpierw też były chyba dwie dziewczynki, kurczę, widzicie, motam się, bo to było dawno,
ale pamiętam, jak szłam do AWF-u, tak, to już byłam na terenie miejscowego zboru i korzystałam z zebrań. To było może na jesieni, zimą. W każdym razie były roztopy. Przez AWF trzeba było przejść, tutaj Mikołowską. Słuchajcie, tak sobie analizuję, nikt mi nie zaproponował pomocy przy dzieciach. Ja już byłam po chrzcie. I tak to wygląda. Do momentu chrztu jest bombardowanie miłością, a później jest totalna, zaczyna się totalna olewka. I większość osób, tak jak ja byłam do wyjścia z organizacji w zborze Brynów, Katowice Brynów, też była taka starsza osoba, gdzie też słyszałam, że mówiła, no przed chrztem to się wszyscy nią interesowali, to, a po chrzcie zero. I większość osób, słuchajcie, tak to odbiera i nie powiem, bo jak byłam w ciąży z Łukaszem i jak urodziłam Łukasza, to było małżeństwo, to był starszy z żoną, to był mój grupowy, który przed wyjściem z organizacji był ponownie moim grupowym, to oni mnie wozili z Łukaszem na zebrania przez pierwszy rok jego życia. To nie mogę powiedzieć, bo słuchajcie, są jednostki, które pewne zachowania ich wypływają rzeczywiście z serca, są szczere, ale generalnie, tak jak nie wiem, czy na którymś z nagrań mówię, jak stałam na wielkomiejskim wózku, na rynku, to się dowiadywałam właśnie, że wdowy nie, jak gdyby są pomijane, nie są zbyt dobrze traktowane, są ignorowane, stają się przeźroczyste, może nie w każdym zborze, ale na wielkomiejskim wózku, jak stałam, z niejedną osobą rozmawiałam i to się powielało. Otwarcie nie mogłam powiedzieć, jak sytuacja wyglądała u mnie, ze względu na to, że mamy się wypowiadać budująco organizacji. Ta wizytówka, logo firmy jest ma być nieskalane i czyste. I dlatego eks-świadkowie są tak napiętnowani, bo wychodząc z organizacji mogą mówić prawdę, bo będąc tam, ty nie możesz wypowiadać się negatywnie o tym, co się wewnątrz tej hermetycznej grupy dzieje, żeby nie oczernić, żeby nie padło złe światło. I tak to wygląda, dlatego my, eks-świadkowie, nie jesteśmy pozytywnie widziani przez osoby z organizacji. Coś Wam jeszcze powiem. Wczoraj byłam na basenie, tutaj mam niedaleko basen Bugla, taki odrestaurowany, wyremontowany na miarę takiej klasy europejskiej. I z kartą mieszkańca Katowic wchodzi się minus 50%, więc jeśli ktoś z Katowic to ogląda, a nie wie o tym, że jest taka możliwość, to można to kartę mieszkańca Katowic sobie załatwić. I jak byłam wczoraj, oczywiście siedzieliśmy, bo poznałam parę osób na basenie, jedną Jolę już w zeszłym roku, i siedzieliśmy, dziewczynę też Siemianowic, i siedzimy sobie tak, słuchajcie, wczoraj grupką, no i oczywiście niedaleko, parę metrów dalej za nami były osoby ze zboru Katowice Ligota. Ja im wspomniałam, że to są osoby z organizacji, które cię traktują jak traktują byłych eks-świadków, jak powietrze. Tak mentalnie grzebią żywcem, nie odzywają się, przecież te osoby wszystkie znam, a one po prostu, słuchajcie, zachowują się jak całkiem obce. To się wydaje niesamowite. Dzisiaj jeszcze coś chcę powiedzieć Wam. Poszłam dzisiaj do parku po południu. Tak się zbierałam, bo chciałam to nagranie zrobić wcześniej.
Poszłam do parku, zaczęłam nagrywać bodajże 11 minut niecałe i zaczął padać deszcz. I to się tak rozpadało, że liczyłam jeszcze, że może spróbuję zrobić to na powietrzu właśnie, żeby mieć w tle dużo zieleni. Niestety nie udało się i musiałam to zrobić, nagranie jednak w swoich czterech ścianach w domu. Furia tutaj, widzicie, Furia sobie tutaj leży. Ona tak lubi, jak sfinks sobie siedzi, nie Furia? Piściocha. No, stęskniona. Tak jak mnie nie ma w domu, to się łasi, trzeba ją wygłaskać. Także wiecie, cieszę się, że mogę zrobić to nagranie. Nie wiem, może macie jakieś pytania, będziecie mieć jakieś pytania w komentarzach, może coś Was jeszcze interesuje z mojego życia. Tak, aha, jeszcze, też mi się coś przypomniało. Zanim w ogóle złapałam kontakt z organizacją na Śląsku, w grudniu jechałam w tym okresie świątecznym, przedświątecznym do Piotrkowa. Oczywiście moja rodzina już, do niej dotarły przebłyski tego, że zmieniam religię. I co ciekawe, moja mama z tatą powiedzieli, że byłam, jestem i zawsze będę ich córką. I nie odrzucili mnie. W ogóle mnie nie odrzucili. Ja zawsze miałam drzwi otwarte do nich. I poprosiłam wtedy, jak przyjechałam, oczywiście były prezenty dla dziewczynek, że będę wdzięczna, jak uszanują moją decyzję i jak mama będzie chciała dać te prezenty, to daje wcześniej, a nie, wiecie, w tym konkretnym dniu. No i oczywiście moja mamunia tak zrobiła. Ale ciekawa sytuacja była w pociągu, jak jechaliśmy do Piotrkowa. Słuchajcie, moja Sylwia już miała książeczkę żółtą, mój zbiór opowieści biblijnych od babci, Broni. Mojej teściowej. Moja teściowa zmarła w 95 roku, także już szmat czasu nie żyje. I słuchajcie, jadę w przedziale do Piotrkowa z dziewczynkami i naprzeciwko mnie siedzi mężczyzna z takim złotym łańcuchem na szyi. Ja oczywiście, wiecie, nabuzowana tą wiedzą, bym chciała coś powiedzieć, ale nie chciałam, żeby odebrał to w ten sposób, bo akurat jechałam bez męża, że może go podrywam, wiecie, nie wiem, co mógłby sobie pomyśleć. No i tak sobie jedziemy, on wyciągnął w pewnym momencie cukierki, no i nie domyślił się, no jak są dzieci, no to wypada poczęstować, nie? A że moja Sylwia była niesamowita, to tak, miała tą książkę, przeglądała. I w pewnym momencie ja patrzę, a ona była zapatrzona w te jego cukierki. Patrzę, ona siada naprzeciwko mnie, a obok tego pana wyciąga książkę i mu pokazuje tam, gdzie Jezus jest krzyżowany na palu. To też jest, słuchajcie, z tym palem przekręt totalny. Też się o tym dowiedziałam. Też manipulacja z ich strony. I pada taki tekst do tego mężczyzny. A widzi Pan? A to jest nasz król. I to ta rozmowa zaczęła się pół godziny przed Piotrkowem w Radomsku. Także nie będąc jeszcze w organizacji, nie będąc świadkiem, ja już głosiłam. I ja w tym momencie, jak ona to powiedziała, Pan oczywiście poczęstował cukierkiem i ja do niego, na pewno się Pan zastanawia, dlaczego Jezus jest na palu, a nie krzyżu. A że ja już, słuchajcie, zdobyłam na tyle, już byłam, mój umysł był zmanipulowany, sprany tą wiedzą, więc ja, uważając, że znam tą prawdę, zaczęłam te pół godziny o tym mówić. I jeśli ten Pan teraz ogląda to nagranie na przykład, ogląda i to słyszy, to mam nadzieję, że nie jest świadkiem Jehowy. I naprawdę chcę wszystkie osoby, które oglądają, wchodzą na mój kanał, oglądają moje nagrania i pukałam do ich drzwi,
chcę je bardzo przeprosić za wprowadzanie w błąd, i nie, bo tak naprawdę ja sama nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak jest programowany mój umysł. A psychotechniki, socjotechniki, psychomanipulacje, programowanie umysłu ma generalnie kolosalny wpływ na to, jak człowiek później, słuchajcie, jest sterowany, nie zdając sobie kompletnie z tego sprawy. Także myślę, że wyczerpałam temat, że chyba wyczerpałam temat, tak? Aha, i co jeszcze chcę powiedzieć? Tak jak ja wspomniałam, że teściowa wydeptywała te ścieżki moje, słuchajcie, ja apeluję, żeby nie rozmawiać ze świadkami, nie rozmawiać, bo to jest wydeptywanie tych ścieżek neuronowych, bo jeśli wydarzy Wam się jakaś tragedia w życiu, to później Wam ten program odpali i skończy się to tym, że może tam ugrzęźniecie na te 30 lat, tak jak ja. A to niestety tak działa. Także było mi bardzo miło. Wszystkiego dobrego Wam życzę. I jeśli będą pytania, tak jak wcześniej wspomniałam, możecie coś pisać w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć. Może coś Was dręczy, może chcielibyście jeszcze uzyskać jakieś informacje. Także było miło się ponownie pojawić. Wszystkiego dobrego Wam życzę, szczęśliwego wieczoru, nocy albo poranka. I do kolejnego razu, moi drodzy. Mamy koniec lata, zaczyna się szkoła, także nowe życie, tak? Dla osób rozpoczynających naukę, ale to też ma wpływ na nas, na nasz osobisty rozwój, tak? Także wszystkiego dobrego i do kolejnego razu. Do usłyszenia. Pa, pa.